wcześniejszy siew e, i e, bujniejszy e, rozwój tej kukuryzy Zbiór będzie na pewno szybszy o około 10 dni, nie mniej e, trzeba o jednym pamiętać. Ja bym tak jeszcze zanim przejdziemy do samych labiryntów, powiedzieć o takich głównych plusach, poza tym, że możemy wcześniej zacząć siew. To co nam jeszcze daje to, że możemy kukurydzę potwolią zasiać. Fosfor na średnim poziomie, azot na średnim poziomie. Potas na y, poziomie wysokim, magnes na poziomie bardzo wysokim. Z tego względu, że stosujemy technologię siewu folią, chcemy wystartować już w połowie czerwca. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Epoy do Popisu. Mamy termin siewu kukurydzy i poza takimi standardowymi odcinkami poświęconymi właśnie na to zwrócić uwagę przy siewach. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić pod Mielno, gdzie wraz z kolegami siejemy labirynt kukurydziany, który ma trochę inne przeznaczenie niż te zazwyczaj prowadzone labirynty kukurydziane w Polsce. Napiszcie w komentarzach, czy podoba Wam się tego typu materiał na kanale Epole no i zachęcam Was do obejrzenia całości. Miłego oglądania, hej! Sebastian, po drugie, przerwie Witam Cię znowu na kanale Epole. Dzięki za zaproszenie i za to, że możemy dzisiaj zobaczyć, jak wygląda się w kukurydzy pod folią. Powiedz mi, dlaczego tak naprawdę tutaj ten labirynt kukurydziany będziecie siać, czy już też to robicie właśnie pod folią? Jesteśmy na labiryntach. To już powiedziałeś. Mamy już w Polsce kilka lokalizacji. W ubiegłym roku zdecydowaliśmy się do siewów pod folią. Dlaczego? Z dwóch powodów jeden powód wcześniejszy siew i bujniejszy rozwój tej kukurydzy która spod niej wyjdzie jest to bardzo ważne dla całej inwestycji bo te inwestycje są w regionach nadmorskich i pod klientów chcemy, żeby ta kukurydza już 1 lipca była gotowa. Miała minimum 1,70 m wysokości, co w ubiegłym roku na pewno się udało. I to fajnie było w ubiegłym roku widać różnicę między siewem pod a siewem tradycyjnym. Kukurydza wyprzedzała o około 30 do 50 cm wysokości i klienci, którzy przyjeżdżają nie tylko nasi, ale z całej Polski turyści mogą zobaczyć, jak świetnie te kukurydze wyglądają. Jeżeli chodzi o siew tej kukurydzy pod folią, to jest to technologia firmy SEMCO. I ona jest, no, może nie że znana, ale można ją obserwować od kilku lat w Polsce. Ja bym tak, jeszcze, zanim przejdziemy do samych labiryntów, powiedział o takich głównych plusach. Poza tym, że możemy wcześniej zacząć siew. To, co nam jeszcze daje to, że możemy kukurydzę pod folią zasiać? O tym wczesnym siewie wspomnieliśmy. Druga rzecz, bujniejszy rozwój dla kukurydzy. I świetne wykorzystanie wody, dlatego że osłonięte rzędy kukurydzy tak naprawdę w momencie parowania ta woda się skrapla i z powrotem wraca w rzędy. To jest dużo lepsze wykorzystanie tej wody, nie ma tego takiego odparowywania, odparowywanie jest tylko w międzyrzędziach. Spływ tej wody w międzyrzędzia podczas deszczów jest bardzo dobry też z tej kukurydzy, więc równomiernie całe pole, że tak powiem, wykorzystuje tą wodę. No i to główne przyczyny takiego siewu, czyli szybszy rozwój, wyższa kukurydza wcześniej, lepsze wykorzystanie wody z gleb. Przed takim gospodarczym znaczeniu to chyba też wcześniejsze zbiory, bo można też ewentualnie szybciej zejść z pola, jeżeli... Po szczególne fazy rozwojowe osiągamy szybciej, jeżeli wcześniej możemy zasiać. To też jest jakieś takie ułatwienie, nie? Tak, zbiór będzie na pewno szybszy o około 10 dni. Niemniej e, trzeba o jednym pamiętać, bo e, moim zdaniem ciągle e, pewna grupa e, naszych klientów, rolników zapomina, że o zbiorze decyduje nie tylko FAO kukurydzy, ale też nawożenie azotowe. I jeżeli z tym nawożeniem azotowym nie mamy przedobrzone te ilości, są w odpowiednich ilościach dla wykorzystania przez kukurydzę, to jest ok. Natomiast jeżeli tego azotu pójdzie za dużo, to nie możemy mówić o tym wcześniejszym zbiorze. Tutaj na tej plantacji, tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, to chodzi o to, żeby ta kukurydza wyglądała bardzo dobrze, czyli żeby ona wizualnie, wegetatywnie miała bujny wzrost. Więc tutaj też podejrzewam, że ilości nawozu są raczej większe niż mniejsze, bo nam bardziej zależy na tym wigorze rośliny, niż na plonie końcowym, no bo to ma bardziej takie znaczenie, bym powiedział, marketingowe, patrząc na, na to, kiedy będziecie pokazywać, tak? Czerwiec, lipiec, sierpień, początek września, czyli przede wszystkim tak kukurydza ma wyglądać. Ile nawozu tutaj, tutaj poszło? I tu Cię troszkę zaskoczę, ponieważ troszkę te pole już znamy, te 4 lata, od 2 lat robimy dokładne badania glebowe i znamy zasobności. I co warto tu wymienić, to pH mamy na poziomie od 5,4 do 6,3 po badaniach zimowych, ale zdecydowaliśmy się użycia pierwszego z nawozów nawozu wapniowego w formie orkala. Poszło tu około 1 tony na hektar, tak żeby bardziej równoważyć jeszcze te różnice w pH, ale też podnieść jeszcze delikatnie te pH do góry i zostawić wap, który kukurydza ma wykorzystać. Idąc dalej zasobności, fosfor na średnim poziomie. Azot na średnim poziomie, potas na e, poziomie wysokim, magnez na poziomie bardzo wysokim, więc tutaj e, nie musieliśmy e, iść z bardzo dużymi dawkami e, nawozów. E, od tego roku na Labiryntach zdecydowały się z nami współpracować e, dodatkowo kolejne firmy. E, przyłączyła się do nas firma K, +S, która e, zadedykowała na te pola kornkali. E, Tutaj kornkali poszło w ilości około 170 kg na hektar, ale to nie jest cały potas, który został użyty. Za chwilę dopowiem dalej. Kolejną firmą, która jakby poszła z nami we współpracę, jest firma Jara, która zadedykowała tutaj dwa swoje nawozy. Pierwszy nawóz to jest Jalamida Korn, który częściowo poszedł rzutowo po całym polu, natomiast reszta dawki będzie. Pod siebie. Rzutowo zdecydowaliśmy się, że będzie to około 150 kg, natomiast 100 kg tej Jara Mila Korn będziemy dawać pod siebie. To jest, to jest, to jest, to jest NPK NPK To 82028. Zawiera on jeszcze troszkę siarki, która będzie równoważyła się ze siarką z kornkali. Jeszcze jeden nawóz, który zadedykowała Jara, jest to Jara Vera Amidas i to jest nawóz awozotowy który również posiada siarkę, także siarkę również z, yy, zrównoważyliśmy, natomiast azotu w wera amidas jest 40%. Bardzo fajnie rozłożony jest ten e, azot, ponieważ e, 35% azotu jest w formie amidowej i 5% w formie amonowej. Czyli to jest taki mocznik połączony trochę e, no, z świadczonym amonu, można powiedzieć. Ładnie nie? Tak coś, coś w tym stylu. E, w tamtym roku e, troszkę przetestowaliśmy tego nawozu, bardzo fajny nawóz, e, widać bardzo dobre działanie. E, także. A, z, nie, azotu, z tym azotem, mieli... e, tak jak przeliczałem, to jest w okolicach 150 kg na hektar i to jest wystarczające, e, żeby dobrze poprowadzić e, taki łan kukurydziany, e, uwzględniając właśnie tą zasobność fosforu i potasu, bo jak wiemy, jeżeli wszystko e, pozostałe gra dobrze, to wykorzystanie tego azotu jest bardzo dobre i to jest wystarczająca ilość tego składnika. Poza nawożeniem, drugim czynnikiem bardzo ważnym przy takich labiryntach to jest odmiana, bo na to musi mieć i szybki wigor, w szczególności jeżeli jest e, pod folią, no ale też ma wyglądać bardzo szybko ma wyglądać bardzo dobrze. Jaką odmianę tu wybraliście i tak naprawdę jakie ma cechy, takie klasyczne, które charakteryzują tą odmianę. Zdecydowaliśmy się tu na odmianę niezbyt wczesną, bo o 250 i to jest takie V graniczne dla tego terenu, raczej w kierunku może ziarnowym. Bo jeżeli byśmy decydowali się zbierać takie odmiany, taką odmianę na kieszonkę, to ona bezproblemowo w tym terenie się odnajdzie. Natomiast jeżeli chodzi o e, tę dedykację ziarnową, no to to jest taki e, graniczna odmiana. Ale dlaczego na nią się zdecydowaliśmy? E, raz, że jest ziarnowo-kieszonkowa, bogato ulistniona, ulistnia e, roślinę od samego dołu, co jest też cenne właśnie w takich labiryntach, ponieważ no, on musi być gęsty i osłaniać e, ścianami e, kolejne korytarze. Odmiana o bardzo fajnym wigorze początkowym, odmiana, która ma bardzo grubą łodygę, a co za tym idzie, ona później bardzo długo może ustać. E, to jest Ważne w tych zmiennych warunkach pogodowych, e, które mamy szczególnie na jesieni. Ubiegłoroczna jesień pokazała, że niektóre odmiany były źle gdzieś podobierane i jak jeździliśmy, przemieszczaliśmy się po terenie przy tych ulewnych deszczach, po prostu takie odmiany albo były połamane przez wiatry, albo wylegały e, przez deszcz. E, odmiana P8904. Na naszym terenie rośnie bardzo mocno sprzedażowo. Klienci zauważyli, że jest to odmiana, która nadaje się na te słabsze kompleksy glebowe, czyli od klasy 5 w górę bez problemu możemy ją siać. Tu jesteśmy na kompleksie globowym klasy właśnie czwartej i piątej i dlatego zdecydowaliśmy się, żeby ona tu się znalazła. Mhm. Tak jeszcze wracając na chwilę do technologii, tutaj za jednym przyjazdem robimy trzy rzeczy, tak? Bo jest zrobione zarówno siew samej kukurydzy, jak i kładzenie folii i także oprysk herbicydem. Jest to niezbędny zabieg, dlatego że herbicyd zarówno jest podawany pod folię, jak i w międzyrzędzia. Jest to herbicyd, który działa Idę glebowo i na listnie, ale większość jego działania, czyli około 80%, to jest. Właśnie działanie odglebowe i tak jest zadecydowane. Ale trzeba powiedzieć, że potwolą to musi być ta globówka, bo inaczej byśmy nie poradzili sobie z chwastami, które by też miały bardzo dobre warunki do rozwoju. Dokładnie prawda? tak. I nawet ubiegły rok nam pokazał, że pomimo wszelkich starań, żeby było bardzo dobrze, to w ubiegłym roku mimo wszystko z przebiegu pogody okazało się, że i tak poprawki musieliśmy wykonać. Głównie była to komosa, no i zdecydowaliśmy się na poprawkę herbicydem e, nalistnym. E, kukurydza miała dość spore zróżnicowanie, bo była między 4 a 7 liśćmi, e, natomiast ona w większości jeszcze była schowana e, pod folią i... Takie poprawki zdecydowaliśmy zrobić herbicydem Principal Flex rimsulfuron, Nicosulfuron i Dicamba. Zrobiły, I, -er. I tak. I tak, i które zrobiły bardzo fajną robotę. Pozbyliśmy się w zasadzie komosy i tych pojedynczych chwastnic jednostronnych, które no mimo wszystko też gdzieś tam pojedynczo się ukazywały. No i mieliśmy pola czyste, zadbane. A co za tym idzie, klienci, którzy chodzili po kukurydzy, mieli świetną frajdę. I w czasie kiedy się zaczyna cała impreza, czyli początek wakacji to jeszcze no, ten efekt związany z tym, że mamy dużo większe rośliny na polu. To też robi wrażenie, że gdzie indziej one są najniższe, a tutaj już mają o te kilkadziesiąt centymetrów więcej. Tak, 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 tak. O tym wspominaliśmy na początku właśnie, że ta folia jest dedykowana m.in. po to, tak naprawdę 1 lipca ubiegłego roku rośliny miały najniższe 1,5 m, najwyższe 1,7 m i z każdym dniem miały kolejne przyrosty, gdzie tak naprawdę tradycyjnie siane bez folii to było, tak jak już mówiłem, od 30 do 50 cm niżej, więc jakby ten początek sezonu można rozpocząć dużo wcześniej dzięki tej folii. W takim razie myślę, że przyjdziemy sobie gdzieś na przełomie czerwca, lipca, w tym właśnie czasie, kiedy się rozpocznie tutaj cała impreza związana z labiryntem w Mielnie i, i sobie zobaczymy, jak to wygląda pod kątem i zachwaszczenia, i pod kątem przede wszystkim wigoru tych roślin. Wtedy też będziemy mogli pokazać trochę więcej, na czym polega tutaj gra w labiryntach kukurydzianych. Rafał, jesteśmy na jednej z lokalizacji labiryntów kukurydzianych pod Mielnem, ale wiem też, że tych lokalizacji jest więcej. Zanim przejdziemy w szczegóły i opowiesz, czym one się różnią, to powiedz, gdzie możemy takie labirynty od początku lipca znaleźć. Dokładnie tak. No, budujemy taką sieć atrakcji yy, opartą właśnie o technologię rzeczywistości rozszerzonej. Opieramy, można powiedzieć, gry terenowe w oparciu o rolnictwo, tak? I, 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 i tak naprawdę yy, jest to pole rolne, które daje nam pewną rozrywkę. Tak? W tym polu tutaj dzieją się rzeczy, których gołym okiem nie zobaczymy. Tutaj zobaczymy za pomocą właśnie telefonu efekty specjalne. I takich lokalizacji mamy kilka. Między innymi jesteśmy tutaj teraz w gminie Mielno, tak? dokładnie w miejscowości Niegosz. Kosmiczny labirynt, ale jest jeszcze magiczny labirynt w Rewalu i galaktyczny labirynt w Mikołajkach. Okej, okay, czyli mamy dwie lokalizacje nad polskim morzem i jedna e, na Mazurach, tak? Tak, na Mazurach, na Mazurach. Jest to nasza ostatnia z inwestycji, którą, którą zrobiliśmy na Mazurach. Teraz będzie drugi rok. Mhm. Ja jestem fanem gier komputerowych, przynajmniej byłem kiedyś, może jak byłem młodszy, bo miałem więcej czasu, żeby pograć, ale sama idea tego, że można wejść do takiego labiryntu i pograć za pomocą smartfona w różne wirtualne gry, tak? Jest fajną perspektywą, szczególnie pewnie dla młodszych, tak? Czy dla tych, którzy właśnie lubią tego Właściwie typu rozrywkę. dla wszystkich, bo to jest rozrywka, która yy, jest dość yy, uniwersalna yy, i też imersyjna, bo de facto tutaj... No troszeczkę się zmęczymy, ale nie ma tutaj przeciążeń sięgających 10 g. Jest to bardziej spacer rodzinny, rodzinny który jest wyposażony do, do, dodatkowo o jakieś takie aspekty wirtualne. Oferujemy to, co, tak jak wspomniałeś, młodzież kocha, czyli gry komputerowe, ale tutaj trzeba jednak troszeczkę się przejść na świeżym powietrzu, e, spędzić miło czas, e, na przykład drużynowo i tak właśnie to się tutaj odbywa, tak? Bo my budujemy tego typu właśnie rozrywkę i zależy nam na tym, żeby właśnie yy, promować taką rozrywkę na świeżym powietrzu. Hmm. A to powiedz mi, jaki duży to jest obszar, bo na pewno to ma znaczenie, bo takich labiryntów jest dużo ogólnie w Polsce, prawda? One jak gdyby są... A czy... Tak, bo są tak jak mówisz, to labiryntów jest wiele, rozrywki. prawda, labiryntów jest wiele, ale labirynt i labirynt, tak? Tutaj mamy, tutaj mamy tak naprawdę grę terenową, tak? I tutaj o to w tym chodzi, że budujemy te gry terenowe, które wykorzystują technologię. I labirynt jest nie chcę użyć słowa dodatkiem, bo to jest bardzo ważny element, dlatego, między innymi, stosujemy najnowszą technologię. Tak? To jest to plansza do gry, tak? i dlatego stosujemy między innymi technologię, tak? która umożliwia nam wykonanie pięknej, wysokiej kukurydzy. tak? Więc, jak tak zauważyliście, tutaj się pod folią. Która umożliwi nam wytworzenie wysokich labiryntów, wysokiej kukurydzy, która okryje swoją objętością ściany labiryntu. I o to nam chodzi. I tam są też w pewnym sensie dzieła sztuki, bo rysujemy różne ciekawe obrazki. Nie zdradzę jeszcze, co będzie w kosmicznym labiryncie, to Państwo zobaczą na waszym pewnie kanale. Albo na żywo, oczywiście ja 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 tak, bo... zapraszamy. Jesteśmy naprawdę otwarci, żeby takie miejsca były w wielu innych, nawet nie tylko nadmorskich miejscowościach czy turystycznych, ale pod miastem na przykład. Tak? Więc marka. Gryara.pl, jeśli mogłem tutaj wymienić z nazwy. Zapraszam oczywiście wszystkich chętnych, którzy chcieliby tego typu rozrywkę otworzyć u siebie i myślę, że jesteśmy w stanie wyposażyć taką osobę w pełną technologię oraz know-how, jak to po prostu się robi. A powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o, mm, o sam start tej imprezy, którą może tak nazwiemy im, im, imprezą wielodniową, bo na trwa przez 3 miesiące prawie, kiedy pla, planujecie wystartować w każdej z tych lokalizacji? Z tego względu, że stosujemy technologię siebu portfolio, yy, chcemy wystartować już w połowie czerwca. Yy, wcześniej nie dało się tego wykonać bez tej technologii. Zazwyczaj to odbywało się na początku lipca. Trzeciego, czwartego, prawda? Chociaż i tak ta kukurydza nie miała odpowiednich jeszcze wysokości, prawda? Bo jednak labirynt jest po to, żeby się też troszeczkę w nim zgubić. Powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o samo zwiedzanie, czy można zwiedzać od poniedziałku do niedzieli o dowolnej porze, czy to będą jakieś godziny otwarcia. Ja oczywiście mógł to jest otwarte, yy, codziennie od godziny 9 do 21 w sezonie i można tutaj w dowolnej godzinie wpaść z całą rodzinką i po prostu zagrać razem w grę. I to nie taką zwykłą grę, ponieważ tutaj gramy też o nagrody. co należy wspomnieć. tak to najlepsi, jakie najlepsi gracze zdobywają tutaj wartościowe nagrody, tak jak PlayStation czy najnowsze telefony, czy też nogi elektryczne. Więc naprawdę jest warto o co nagrać, tak? Czy można spędzić fajny czas z rodziną, pospacerować, zgubić się? zobaczyć takie te artefakty, kalorii, tak. arte, artefakty wirtualne w postaci różnych rysunków, które się tak, tworzą. Tak, po imersję właśnie, że faktycznie te ściany fizyczne są, że musimy przejść przez ten, przez ten labirynt, tak, że się troszeczkę pogubimy. W międzyczasie będą te efekty specjalne, efekty wirtualne, tak, które zobaczymy właśnie przez kamerę, Naszego telefonu, naszego smartfonu, i tak naprawdę my tych kosmitów widzimy tam. Na przykład tutaj w kosmicznym labiryncie w tym roku, z tego co wiem, przylatuje cała rodzinka, tak zwani umiki, więc tutaj będzie naprawdę duża misja do wykonania. Zachęcamy Was, jeżeli będziecie spędzać wakacje nad polskim morzem, Rewal i Mielno, czy okolice Mielna są dwie lo 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 lokalizacje, w których te. Labirynty. I galaktyczny labirynt w Mikołajkach. M można gdyby spróbować swoich sił, a także przede wszystkim spędzić miło czas. Dzięki Rafał, że nam jest trochę więcej na temat tego projektu. Informacji potrzebne, żeby chociażby wiedzieć po co, na co i dlaczego tu przyjechać. Dzięki wielkie, za odwiedziny. Ja już wiem, gdzie spędzę weekend pod koniec czerwca, żeby chociażby zobaczyć, jak wyglądają w akcji gry wirtualnej rzeczywistości na labiryntach kukurydzianych. Zachęcam Was do tego, żebyście sami spróbowali swoich sił i zobaczyli, czy to jest ciekawy sposób, chociażby na to, żeby zobaczyć, jak wyglądają rośliny kukurydzy sianem pod folią. Napiszcie proszę w komentarzach, czy tego typu system siewu kukurydzy jest Wam czy ktoś Was spróbował, jakie macie zdanie na, na jego temat. Nie jest to pewnie prosta rzecz i też tania rzecz, ale na dzisiaj jest to jakaś alternatywa, w szczególności w tych rej rejonach, gdzie mamy e, niższe temperatury powietrza. Dzięki, że byliście w tym odcinku, do zobaczenia w następnym. Cześć!